Siemaneczko, z tej strony Patol. W tym odcinku pokażę wam wyciek wyzwań na trzeci tydzień sezonu 6 Fortnite Battle Royale, więc zapraszam do oglądania. Wyzwania na trzeci tydzień sezonu 6 są następujące. A teraz przetłumaczę wam wszystkie zadanka, no i pomogę je zrobić wam. Wskazóweczki i wszyściutko w tym odcineczku. Także lecimy z pierwszym wyzwaniem. Pierwsze wyzwanie to ożyw gracza w 5 różnych meczach. Za to wyzwanie dostaniemy 5 gwiazdek. Łatwiutkie zadanko. Preferuję też i robić wszystkie wyzwania w trybie 50-50. Szybko można zrobić. I oczywiście nie wychodźcie z gry, jeżeli dane zadanie zrobicie. Musicie grać do końca albo po prostu polecić sobie za mapkę lub wpaść sobie po prostu do wody, żeby szybko skończyć meczyk i zaliczyć wyzwanie. Nigdy nie uciekajcie z meczyku, bo nie zaliczy wam żadnego zadanka. Lecimy sobie dalej. Drugi etap, drugie wyzwanie to zadanie etapowe na 3 etapy. Będzie podzielone. Pierwszy etap to przeszukaj skrzynię w samotnym schronisku. Za to wyzwanie dostaniemy 5 gwiazdek. Samotne schronisko, mapka ze wszystkimi skrzynkami jest tutaj oczywiście podana na filmiku. Wstawię wam tutaj mapkę, możecie sprawdzić i polecieć oczywiście na samotne stronisko w celu przeszukania skrzyneczki i zaliczenia tego wyzwania. Lecimy sobie z kolejnym wyzwaniem. Trzecie wyzwanie to zadzwoń do drzwi domu z przeciwnikiem w środku. Za to wyzwanie dostaniemy 5 gwiazdek. Zadanko, mi się wydaje, że po prostu będzie trzeba zabić przeciwnika w środku, czyli w jakimś tam mieszkaniu. I tyle, tak? Lecimy sobie dalej. Czwarte wyzwanie, etap pierwszy. Tutaj też oczywiście to wyzwanie jest podzielone na 3 etapy. Za każdy etap dostaniemy ileś tam oczywiście gwiazdek, tak? Łącznie nic się nie zmieni. Łącznie dostaniemy i tak za cały tydzień 50 gwiazdek, czyli 5 stopni karnetu. Lecimy sobie oczywiście z tym wyzwaniem czwartym, czyli odwiedzić karkołomne kino i patrzącą puszczę w jednym meczu. No i tyle. To łatwiutko w sumie to wyzwanie. Po prostu lecimy sobie na karkołomne kino i lecimy sobie od razu na patrzącą puszczę. Blisko jest w sumie karkołomne i patrząca po drodze, więc żadnej tutaj trudności nie ma w tym wyzwaniu. Lecimy sobie dalej. Zadanie piąte. Uderz gracza za pomocą pomidora w odległości 20 metrów lub więcej. 5 gwiazdek za to wyzwanie. No tutaj może być troszeczkę trudno, ale... Ale wątpię, żeby stwarzało to jakiś tam problem. Na 50 lecimy i tyle. I robimy to sobie to wyzwanie, tak? Kolejne zadanie, szóste. Zastrzel 3 przeciwników w jednym miejscu. I musimy zrobić to w 5 różnych meczykach. Tak mi się wydaje. I za to wyzwanie dostaniemy 10 gwiazdek. Wyzwanie jest oznaczone jako trudne. Tutaj musimy po prostu zrobić 3 kile w jednym pomieszczeniu albo w jednej miejscówce. Coś takiego mi się wydaje. Jeszcze nie jestem aż tak do końca pewny, ale mi się wydaje, że będzie właśnie coś takiego. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie, bo wiecie, do publikacji jeszcze wyzwań jest troszeczkę czasu. To są tylko wycieki, także możliwe, że jeszcze niektóre zadania po prostu się zmienią, ale przypuszczamy, że takie wyzwania będą na 100% w tygodniu trzecim, bo w drugim tygodniu też nagrałem filmik i wszystkie wyzwania się sprawdziły, także w tym tygodniu również powinny się sprawdzić, ale jeżeli coś się zmieni, to oczywiście was o tym poinformuję, tak? Ok, lecimy sobie dalej. Ostatnie już wyzwanie, łatwiutkie, chociaż jest oznaczone jako trudne, czyli wyeliminuj przeciwnika razy 10, tak? 10 przeciwników musimy wyeliminować. I za to dostaniemy 10 gwiazdek. Ok. I to tyle co do wyzwań na trzeci tydzień sezonu 6. Grafikę, to znaczy ten ekran logowania, jeszcze nie jest nam znany. Dopiero będzie znany podczas większego update'u, który będzie w tygodniu. I po update'cie dostaniemy 2 grafiki na trzeci i na czwarty tydzień sezonu 6. I wtedy po prostu dostaniemy info, gdzie jest dana gwiazdka. Bo za trzeci tydzień będzie pewnie gwiazdka, za czwarty będzie sztandar. I będzie po prostu, będziemy dostawać tak na przemian raz gwiazdkę, raz sztandar i tyle, tak? Także jeżeli już się pojawi grafika na trzeci tydzień, oczywiście wstawię filmik, gdzie ta gwiazdka sekretna za całe
wykonanie wszystkich wyzwań na trzeci tydzień będzie. I tyle. Także obserwujcie kanał, obserwujcie również mnie na naszym social media. Macie linki w opisie, do Facebooka, na grupę. Także możecie dołączać. I tyle, tak? Także jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić żadnej nowości na moim kanale. I co? No i do zobaczenia w sumie na live'ach, bo teraz troszeczkę więcej będzie live'ów niż odcinków. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Ja się z wami żegnam i trzymajcie się, do następnego, pa, pa.